Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w nowej serii o nazwie Drake Hollow. Kochani, ja w Drake Hollow już grałem kiedyś, grałem dosyć sporo, był to 2020 rok. I powiem wam szczerze, że gra mnie ta bardzo urzekła, w ogóle wpadają mi teraz achievementy tutaj z tej strony i to od cholery, nie wiem czy wcześniej ich nie było, czy jak. Aczkolwiek stwierdziłem, że zrobię z niej serię, ponieważ ta gra naprawdę jest bardzo, ale to bardzo urocza. Można ją porównać w sumie do pewnej starej gry o nazwie Giants, coś takiego. Giants Citizen Kabuto bodajże, z tego to się tak nazywało. Gdzie tak naprawdę eksplorujemy całą mapę i mamy jedną główną bazę już tak jakby ustaloną przez grę. Zbieramy swoich pracowników, zapewniając im oczywiście jakieś tam podstawowe wartości, no i rozwijając oczywiście fabułę. No i tak ogólnie w tej chwili czekam na pewien myk ze Steamem, bo mam kilka gier, które jeszcze chcę rozegrać, ale to już dopiero wam opowiem jak wykminię co i jak, że tak powiem. Dlatego stwierdziłem, że ten Drake Hollow nie jest w sumie jakaś długa gra. To prawda, mamy tutaj cztery pory roku, które musimy przejść i każda pora roku symbolizuje jakby inny poziom trudności, ale myślę, że do 15, może 20 odcinków powinniśmy się wyrobić, tak mi się przynajmniej wydaje. No jednak to 2 lata minęło od rozpoczęcia tej gry, w ogóle chyba jest delikatnie za głośno, więc od razu sobie to przyciszmy. Myślę, że 30% będzie w porządku. Ja wam powiem szczerze, że chłopaki od 2020 roku nie naprawili błędu z tłumaczeniem graficos, który jest po hiszpańsku. Nadal tego nie zmienili, więc niestety nie wiem dokładnie co my tutaj mamy, bo hiszpańskiego nie znam, ale widzę, że powinno być chyba dobrze. Chyba powinno być dobrze. Dlatego bez zbędnego gadania rozpocznijmy oczywiście kampanię, gdzie poznamy historię naszych Drake'ów. Ustawienia. Klasyczny, kreatywny, konkurencyjny. Myślę, że klasyczny będzie w porządku. No mówię, to jednak 2 lata minęły, więc sam niewiele pamiętam. Zobaczmy, co się w ogóle zmieniło w tej grze. Ogólnie widzimy, że nasza postać ma natłok obowiązków. Rachunki i tym podobne. Ale chyba została moja postać z poprzednich save'ów, przynajmniej tak mi się wydaje. Z tego co pamiętam, grałem właśnie kiedyś ze znajomym w koopie. Hej, dzieciaku! Grałem właśnie z kolegą na koopie i ja grałem kobietą, on grał facetem. I tak jakoś się złożyło, że właśnie takie role nam przypadły. Więc dobra, podążamy za dziwnym krukiem. Mam dla ciebie inną drogę. I co, tędy nie przejdziemy. Tędy, dzieciaku. Mam nadzieję, że dźwięki nie są ani za cicho, ani za głośno. Słuchaj, dzieciaku, wysłano mnie, bym znalazł kogoś i sądzę, że ty się nadasz. Te drzwi, na których siedzę, musisz przez nie przejść. To w zasadzie nie są zwykłe niepokojące wyglądające drzwi w środku lasu. Bardziej rodzaj portalu. Po drugiej stronie znajduje się ludek, który naprawdę potrzebuje twojej pomocy. Nie mogę cię zmusić do przekroczenia progu. To musi być twój własny wybór. Ale byłoby miło, gdybym nie musiał za długo czekać na odpowiedź. Im dłużej tu jestem, moje myśli coraz bardziej zwalniają. Nie wytrzymam dłużej. Dużo dłużej.
Właśnie, też pamiętam, że problem z tymi tłumaczeniami był taki, że były one takim dziwnym językiem polskim napisane. One były takie jak prosto wyjęte z Google Tłumacza niekiedy, więc musicie czasem to wybaczyć tej grze. Widać, że nad spolszczeniami nie pracowali, aczkolwiek widzę, że kilka rzeczy jest pododawanych. Muszę cię ostrzec, to może być podróż w jedną stronę. Nie wiem, kiedy uda się odesłać cię z powrotem. Poza tym będzie niebezpiecznie. To jak? Piszesz się na przygodę? No to chodź. A mogę odejść? Jestem ciekaw, czy mogę jednak nie wchodzić. Czy mogę nie wchodzić? W ogóle dziwnie tak jakoś ta gra chodzi. O, odblokowało się tutaj to przejście. Rozumiem, że jest to ending. Odblokowane osiągnięcie, nic mnie to nie obchodzi. Ej, dobra, dobra, spoko. Naprawdę bardzo fajnie. To dzięki wielkie, moi drodzy. To było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Widzimy się w następnych seriach. Nie, no oczywiście, żarcik, żarcik, żarcik. Jeszcze raz sobie oczywiście rozpoczniemy, tylko tak. Ewidentnie została tutaj postać z poprzednich rozgrywek, ale myślę, że może zostać taka, jaka jest. Tak, myślę, że może zostać. To jeszcze raz, kampania klasyczny. Idziemy. Trochę przyspieszymy już. Trochę już to przyspieszymy. Czyli dało się zrobić dodatkowy ending, no przynajmniej achievement wpadł. Dobra, kochana, lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Ruchy, ruchy, ruchy. Już teraz lecimy tak, jak iść powinniśmy, czyli przechodzimy przez portal w środku lasu. No, ale to nie brzmi na nic niepokojącego. Dobra, ten dzieciaku, lecimy, lecimy, lecimy. Na serio, tak jakby dziwne spadki FPS-ów były. Mam nadzieję, że tego nie będzie na filmie widać. A ja sobie spróbuję przetłumaczyć z hiszpańskiego. Dobra. No to idziemy. Okej. Czyli ktoś się nas pyta, czy mówi nam, że powinniśmy się zobaczyć z innymi ludźmi. I niestety tutaj nie jest to spolszczone. Pyta się, czy jesteśmy. Widać, że padł nam telefon. Okidoki. Gdzie musimy iść? Tędy przejść nie przejdziemy. Śniedziogrzyb, przepraszam. Dobra, grzyby sobie od razu pozbieramy. Wrócić się nie da. Nie wiem, czy mi się te grzyby przydadzą. Mówię, ja tej gry już nie pamiętam. Kiedyś był taki lekki hype na tą grę. Pamiętam, że wszyscy youtuberzy w sumie to nagrywali, ale nie wiem, czy oni nawet dokończyli tą grę. O, że mi zalegała na profilu Steam, to stwierdziłem, a cóż mi tam. A, udało ci się. Od razu lepiej. Już miałem czarne wizje. Bez urazy, ale nie lubię przechodzić na drugą stronę. Jeśli mam być szczery, to nie byłem pewien, czy ci się uda. Zaczynałem tracić nadzieję. Wygląda na to, że ostatnio nigdzie nie ma jej wiele. Witaj w cienistej krainie. Obawiam się, że bywało lepiej. W sumie to dlatego tu jesteś. Chodź za mną, wszystko wyjaśnię. To lecimy. Lewy shift, żeby powiedz. No, już to obczaiłem. Już to obczaiłem. O, prawdziwa cienista kraina. I kochani, w tej chwili Stranded Deep zostaje zawieszone, ponieważ oglądalność jest mizerna. Ja się też troszeczkę męczę nagrywając tą grę. Nie, jakoś mi się nie podoba. Przyprowadziłem cię tu na prośbę starej przyjaciółki. Kogoś z waszej strony, kto przybył tu wieki temu. Może lepiej będzie, jeśli usłyszysz to od niej samej. Zostawiła mi tę kartkę. Zapisek Sary Hove. Znajdź kogoś nowego. Drogi mądry kruku,
Wiem, jak pomóc tobie i Mandrom. Musisz znaleźć wojownika o silnym ciele i niezłomnej woli wyczulonego na zwierzęta. Szukaj go, kiedy bariera jest najcieńsza. Przywieź go tutaj, by dokończyć dzieło, którego w swej słabości już nie zdołam doprowadzić do końca. Taka osoba musi współpracować z Mandrami, by odbudować ich potęgę, a także odszukać moje rzeczy, które ukryłam przed kadłubami. Znajdź kogoś takiego. To jedyny sposób, by ocalić cienistą Ukrainę. Z pozdrowieniami, Sara Howe. Więc proszę, masz tę młodzieńczą energię, której nam trzeba. Przejście nie było zbyt trudne, a jak dowodzi nasza rozmowa, dysponujesz darem mowy zwierząt. No dalej, chciałbym cię prosić o spróbowanie paru rzeczy i spotkanie się z paroma takimi. Dobra, czyli co? Tędy? Tędy chyba nie. Czyli idziemy w górę. Możemy to niszczyć? Nie, nie możemy tego niszczyć. A to możemy niszczyć? Też nie możemy niszczyć. A to możemy? Też nie możemy. Wielkie zaskoczenie. Wielkie zaskoczenie. Kamienie możemy? Nie możemy. Wow, 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 wow. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Czyżby to nasza baza? Pomówmy. Teraz, kiedy troszkę się przeszliśmy po okolicy, czas zabrać się do roboty. Mam pewne podejrzenia co do ciebie, które chciałbym sprawdzić. Przekonać się, czy na pewno wybrałem właściwą osobę do tego przedsięwzięcia. Sądzę, że masz większy potencjał niż ci się wydaje. Ale przekonaj się na własne oczy. Widzisz ten stosik kryształów? Podejdź do niego. Zestrój swój umysł tak, by je przebudzić. Zobacz, co się stanie. Okej. Czyli mamy przebudzić kapliczkę. Plus 250 PD. No i mamy nasze mandreki. Mandraki, mandrejki. Nie wiem nawet, jak to wymawiać. Bierz kija i napierdzielaj. A ja się schowam. Tam slegit. Dobra, mamy kija. Gdzie jest ten dzikus? Tu jest dzikus. Dawaj, napierdzielamy się. Kordy! Nie pamiętam, którym się robiło rolkę. A, kontrolem. I to nie była rolka. Pyk. Łącz ataki, by tworzyć kombinację. Trzymaj lewy przycisk myszy, aby naładować mocny atak. Skoncentruj się na wrogu. Kliknij lewy kontrol, aby ustrzec się przed atakami. Kliknij środkowy przycisk myszy, aby zablokować obrażenia. Blokuj tuż przed zadaniem ataku, by sparować atak. Niektórych ataków nie można zablokować. Uważaj na złamaną tarczę i zejdź z drogi. Kiedyś tego nie było. Kiedyś tego nie było, więc tym bardziej. Jak dla mnie, spoko. Chyba nawet nie dostaliśmy żadnych obrażeń. Zatem, udało ci się poznać już naszych szacownych sprzymierzeńców, mandrów, oraz zniszczyć grupę wyłaniających się dzikunów. Całkiem nieźle, dzieciaku. Mandrowie to towarzyski ludek. Łagodne stworzenia. Niestety sporo przeszły. Nie są już takie jak dawniej. Najeźdźcy, ci kadłukowie, o których wspomniały zapiski, naprawdę rozrabiali. Stworki są więc trochę nieufne w stosunku do obcych, zwłaszcza tych wojowniczych. Musisz się trochę wysilić, żeby zyskać ich zaufanie. Po tak długiej hibernacji mandrowie są bardzo głodni i spragnieni. Niestety ziemia im już nie służy. Wszystko, co z niej pochodzi, jest skażone, niejadalne. Będziesz więc potrzebować czegoś do oczyszczenia jedzenia dla nich. Wyglądasz mi na kogoś obrotnego. Pamiętasz, co mówiłem o zestrojeniu się z kryształami? To właśnie jest twój dar. Przy odrobinie skupienia możesz przekazać mandrom, co chcesz zbudować, a one się tym zajmą. Zbierz trochę drewna i zbuduj kocioł oczyszczający. Wróć do mnie, kiedy będzie gotowy, a powiem ci, jak z niego korzystać.
Proszę, weź trochę okruchów świetlokamienia na dobry początek. Będziesz ich potrzebować do zbudowania kotła. Weź też tę maść leczniczą. Mam tylko jedną, ale jeśli masz zamiar wziąć się za bary z tymi czartami, zdecydowanie ci się przyda. Jeśli ci się skończy, nie martw się. Wkrótce nauczysz się robić je we własnym zakresie. Dobra, trochę kamyczków. Mamy ściąć drzewo. Jak to wygląda? W ten sposób to działa. W ten sposób to działa. Jagody czereńca. I drewno. Dobra, czyli już wiemy, jak to mniej więcej działa. Nie wiem, czy przypadkiem, jak nie walę w drzewo. Nie, kadłukowie. Kadłukowie. Nie wiem, czy przypadkiem, jak nie walę w drzewo i go nie zostawię w ten sposób, to przypadkiem ono nie odrasta. Ale nie jestem pewien, więc. Więc zobaczymy na test. Zbuduj kocioł oczyszczający. Niech będzie. To może gdzieś tutaj na początku. No, budować, chłopaki. Budować. W ogóle bardzo podobną grą, w sumie teraz jak sobie pomyślałem, jest Cult of the Lamb, który ostatnio pobija rekordy na Steamie. Dobra, panie Kruku. Dobra robota, dzieciaku. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Teraz najważniejsze, korzystanie z kotła. Musisz trochę pomieszkać po wyspie w poszukiwaniu paru rzeczy. Kartonów soku i jagód czareńca. Kiedy będziesz mieć przynajmniej po 4 każdego, podejdź do kotła i wrzuć je do środka. Wkrótce jagody i sok zostaną oczyszczone i mandrowie będą mogli je wcinać. Jeśli zobaczą, że szykujesz do nich posiłek, powinni się zorientować, że nie masz złych zamiarów. Okidoki, czego potrzebujemy? Zbierz zasoby. Jak wygląda nasza torba? Jagody czarnica 4 sztuki, czyli tyle, ile potrzebowaliśmy. I musimy znaleźć jeszcze 4 soczki. Soczek, skroczek. Dobra, pomieszkujemy po wyspie. I teraz w sumie zaczyna się trochę taki Daisy. No właśnie, cała woda tutaj jest skażona. Czy to nas chyba nie jest woda, tylko to jest mgła. W sumie o tym nawet nie pomyślałem. Karton soku. I strzała. Dobra, trochę pałki wodnej i są kryształki. Kryształki też się przydadzą, bo z tego co pamiętam, z tych kryształów chyba dało się budować, ale nie jestem pewien. Dobra, idziemy dalej pomieszkować. Czyli nie pamiętałem tego, że wystarczyło w sumie raz hitnąć. Coś tu było? Skrawki tapicerki. Jest karteczka. Strona z dziennika poczciwego masona. Zapis przekroczeń granicy. Oto dokładne zdanie sprawy z wydarzeń, które trapiły poczciwych mieszkańców naszego pięknego miasta. Ja, poczciwy mason, oficjalnie naznaczony przewodniczącym sądu Kaduka, podjąłem działania, by ukrócić działania niewidzialnego świata nastającego na naszych obywateli. Podczas badania sprawy natknąłem się na ślady najpłygawszego czarostwa. Bla, to nie było nic więcej, bo w sumie tak... Nie było nic więcej. Mówię, naprawdę, język tutaj jest taki ciężki do czytania. Naprawdę, mega ciężki. Ja wiem, że może wam się to wydaje proste, ja ogólnie mam jeszcze wady wymowy, więc dla mnie to jest podwójnie ciężkie, że tak powiem. Ale tutaj naprawdę ciężko się to czyta. Najprawdopodobniej jest to spowodowane przez brak redagowania tych tekstów, tylko po prostu wprowadzenie tłumaczenia i tyle. Ale jednak. Świecznik, czy to jest broń? Tak, to jest broń. W ręku kiepska. Ale dobra. A, my to już mamy, okej. Rozumiem. Dobra, czyli mamy świecznik. Walimy ze świecznika. Bronie chyba się tutaj psuły, z tego co pamiętam, więc też trzeba na to uważać.
Kartą soku jeszcze dwie sztuki. Nie pamiętam dokładnie, jak wyglądało tutaj zbieractwo, więc muszę sobie chwilę przypomnieć, ale... Aha, czyli po prostu mamy zaznaczone wszystko na... na UI-ce. Tak jak na przykład tu. Dobra, mamy już wszystkie kartony soku, ale ja sobie to przemyszkuję jeszcze, żeby zrobić tego więcej. Kolejne kartony soku i jeszcze kolejne kartony soku, fajnie. Jagody mi się wydaje, że będzie łatwiej zdobyć. Dodnek do garłacza, sztylówka, znów kartą soku. No serio, jakoś nieprzyjemnie ta gra nie działa płynnie jak powinna. Przynajmniej takie mam odczucia. Wejścia na strych chyba tutaj nie ma. Wejścia na strych chyba tutaj nie ma. I w ogóle ostatnio borykam z dziwnym zjawiskiem w grach komputerowych, bo gram byle co za przeproszeniem i czuję, że coś jest nie tak z moim organizmem. Nie wiem, czy to już starość po prostu, czy nie. Na górze jeszcze coś jest. Ale zaczynam mieć problemy grając w gry komputerowe, a to nie jest dobre. W szczególności, że mój kanał na tym polega. Może to zwykłe przemęczenie. O, wyjdź przez okno. Dobra. Tam na górę nie ma wyjścia. A tam jeszcze coś jest. Nie, no nie zostawiamy takich rzeczy. Nie zostawiamy takich rzeczy. Buta wjeżdżam. W sumie nie tędy. Ej, dobra, ale coś mi tu nie pasi. To jest jakaś kładka. A ty orzeszku. O i kryształki, no czyli był jakiś secret. Był jakiś secret. Czy tam coś w oknie jest? Kurde. Nie, tam już nic nie ma. Dobra. Czyli możemy daszować nawet będąc w powietrzu. Dobrze o tym wiedzieć. Dobrze o tym wiedzieć, bo nam to może niekiedy pomóc, że tak powiem. W ogóle mamy chyba jakiś spray? Dobrze widzę? Co to jest za broń? Spryskiwacz ze środkiem chwastobójczym. Dobra, załaduj kocioł. Gotu. To dobre. Dobre. Chyba nawet bardzo dobre. Znaleziono nazwę Drake'a. To się nie zmieniło, naprawdę. Naprawdę nie zmieniło się to. Ciągle widzę, że twórcy mają wywalone na to. No szkoda, bo naprawdę gra ogólnie jest ciekawa, ale no to tłumaczenie polskie jest tragiczne. Tragiczne. Czy wy coś zbieracie? Momunio. Czy ja tobie mogę zmienić nazwę? Nie śpi. Czy ja mogę tobie zmienić nazwę? Zyskaj premię. Chyba nie mogę ci zmienić nazwę, szkoda. Wiek mały kryształ energetyczny cyjanid. Szczęściarz. 20% szansa na dodatkowe łupy. Może nie? A Bimek? Czemu ty śpisz z krzakiem w ręku? Cieśla. 30% krytyczne przeciwko otoczeniu. Dobra. No to nie. Jeżeli mamy już wybierać, to wolę Momunia. Niech będzie Momunio. Uzyskaj premię. No i fajnie. Mamy bufa. Mamy bufa. Mandrowie nie zawsze byli tacy. Ich serca się nie zmieniły, ale odkąd pojawił się Kaduk i wypaczył magię tego miejsca, ich umysły nie są już takie jak dawniej. Jednak z twoją pomocą możemy przywrócić im dawną chwałę, a nawet odesłać cię do domu, kiedy tylko te istoty odzyskają swoją moc.
Jednak zanim ruszysz zbadać świat, najpierw zadbajmy do końca o podstawowe potrzeby mandrów. Mandrowie potrzebują więcej niż tylko żywności i wody. Muszą też mieć gdzie spać. Do tego te istoty mogą dosłownie umrzeć z nudów. Wydajesz się być całkiem sprytną osobą. Sądzę, że poradzisz sobie z zapewnieniem im miejsca do spania i rozrywki. Może zbudujesz mandrom kilka słomianych posłań i kukiełek? Wszystkie materiały potrzebne do przygotowania słomianych posłań możesz pozyskać z drzew. Jeśli zaś chodzi o kukiełki, zbierz nieco pałki wodnej na brzegach i kawałków tapicerki ze starych samochodów. Ale właśnie, ten świat wydaje się być w sumie podobnym do naszego, no bo mamy tu jakieś domy, samochody i tak dalej. Co to oznacza? To jest dobre pytanie. Dobra, potrzebujemy tak, gałązki i kukiełki. Nie chciałem tego, ale okej. Okay. Można to anulować? Anuluj budowę. Nie tu. Aha, i straciliśmy pałkę wodną. Spoko. Niedobrze. Użyj składu. Otóż materiały do wytwarzania. No niedobrze. Z czego wziąć patyczki? Gałązki są stąd, dobra. Wystarczy chyba przytrzymać klawisz E, żeby całkowicie sobie zbierać przedmioty bez żadnego... O właśnie, czyli że podchodzimy i nie mam problemu z podnoszeniem. Tam jest pałka wodna. Od razu sobie ją zbierzmy. Nawet więcej pałki wodnej. Dobra, zbieramy to. O, jeszcze trochę pałki wodnej. Spoko. To właśnie, jeszcze chciałem zobaczyć obóz. Szczęścia, filtruj imię. Czyli co, nie da się zmienić imienia. Jest tylko to, co już jest. Szkoda. Szkoda, naprawdę szkoda, bo myślałem, że zrobimy fajny myk na temat nazwy naszych mandrów, no ale niestety gra na to nie pozwala. Dobra. Zbieraj te jagody, od razu im jeszcze damy troszeczkę żywności. No i fajnie. Jeszcze raz. Posłanko. Lewy shift plus obróć. Na razie będziecie mieć tutaj swoje domki. I brakuje nam gałązek. Niestety z tego gałązki nie lecą. Wiązki liścia, ale nadal gałązek nie ma. Kurde. Gdzie są gałązki? Krzaków? No to chyba krzaków się nie da rozwalać. Czy mam full inventory? Nie. Na szczęście nie. To się nie da wejść nawet. Czy ja mam gałązki? Nie mam gałązek. No to nie wiem, z czego się gałązki zbiera. Bo z tych małych drzewek. Tak, z tych małych drzewek lecą. Chyba, że jest w ogóle szansa na dropnięcie gałązek z... Tak, z drzew jest po prostu szansa na dropnięcie, okej. Okay. Nie było tematu. Dobra, czyli jedno posłanie już jest. Tu leci drugie posłanie. No i potrzebujemy czarów. Czyli musimy z nimi sobie troszeczkę pogadać. A gdzie jest tamten? Bebzio? Tu jesteś. Mamunio. Zebrane czary. Świetnie. I postawimy wam jeszcze dwie pacynki. Tylko szkoda, że nie ma żadnego potwierdzenia, bo znów kliknąłem przypadkowo, ale już nie będę tego anulował. Więc zbierajcie chłopaki. Spuszczcie chłopaki. Dobra, użyjmy składu. Myślę, że na razie spoko. Załadujmy kociołek, pyk. Dużo jecie, jakby nie patrzeć. Popatrz tylko, jak one szybko rosną, chlip. No więc, jak zapewne udało ci się zauważyć, zasoby na tej wyspie są nieco ograniczone.
Także w tej sprawie, jak może udało ci się już zauważyć, nie bardzo możesz się z niej wydostać. Ale nic się nie bój. Zapewne domyślasz się też, że nie jest to sytuacja bez wyjścia. Sprawa jest taka sama jak z większością problemów w cieńskiej krainie. Rozwiązanie można sobie zbudować. Weź ten plan. Dzięki niemu uzyskasz dostęp do starożytnej tajemnej sztuki, tworzenia warsztatu rozmaitości. Dalej, spróbuj go zbudować. Musisz, jeśli chcesz się stąd kiedykolwiek wydostać. No właśnie, też pamiętam, że był tu problem z surowcami po pewnym czasie. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się widzimy na pewno w następnych odcinkach z Drake Hollow. Trzymajcie się, hej hej!